Rzęda Kartesa, to główną rolę zwracali na uczciwość, na patriotyzm. Zaraz, zresztą ona nie jest taka polska. Pani się urodziła w 30 roku. Tak. Do szkoły pani chodziła gdzie? To znaczy do 39 roku. Chodziłam do szkoły podstawowej w Wilnie i to była taka szkoła ekskluzywna, bo były takie dwie, jedna w Wilnie, druga w Krakowie przy liceum pedagogicznym. Budynek był przepiękny, wchodziło się takimi dużymi drzwiami i schody na pierwsze piętro były rozgałęzione i w lewo i w prawo, tak jak tu na MCS-ie. No i na pierwszym piętrze były klasy, do czwartej, tak? A na drugim piętrze były starsze klasy, do szóstej. A ile lat pani dochodziła z tej szkoły? No... Całą pani skończyła, czy wojna przerwała to? No przerwała, bo w trzeciej klasie, zdałam do trzeciej klasy, wybuchła wojna. No i z szkoły polskiej pozamykali. No właśnie. I jak to wyglądało dalej? Się pani dalej uczyła? Nie, no dalej chodziłam do takiej szkoły litewskiej. To znaczy w języku miało być, w języku wykładowym litewskim. No i tam się działy przeróżne rzeczy. Nie wiem, czy was ta historia taka tragiczna zainteresuje, czy nie. A w sierocińcu, czyli co się działo na przykład? No, nauczyciele byli inni. Zwolnili tamtych nauczycieli. A jakiego pochodzenia byli ci nauczyciele? Oni byli Litwinami? Niemcami? Nie! Przed wojną w Wilnie nie było wcale Litwinów. No właśnie, tylko byli Polacy, prawda? Byli Polacy, polskie miasto. Litwina. A w czasie okupacji to w pierwszych latach wojny bolszewicy Wilno oddali Litwinom. I przez pół roku były rządy litewskie. Tak. I właśnie wtedy był język wykładowy litewski. I nauczycielka też była Litwinka. No, tragicznie to wszystko wyglądało, bo przecież myśmy musieli historii i geografii uczyć się w języku litewskim. I historii Litwy, i geografii Litwy. A znała pani w ogóle ten język, czy dopiero go poznawała w szkole? A skąd? Dopiero poznałam, także to taka była paranoja, można powiedzieć, bo to te dzieci nic nie wiedziały, no, ale jakoś tam nas tamtego litewskiego uczyły i uczyli. No i międzynarodówki po litewsku, wszystko było po litewsku. I tą szkołę pani ukończyła w którym roku? Nie ukończyłam, dlatego że jak Litwini tylko byli, mówię, pół roku. Potem Litwinom, potem byli bolszewicy. I miał taki incydent w mojej klasie. To było chyba 11 listopada. Ale nie jestem pewna. W każdym razie tak, to było chyba 11 listopada. I lekcję prowadziła Polka, matematyczka. I jak bolszewicy wkroczyli, to wszędzie wywieszali sierpień, łot i tamto swoje gwiazdy. I na tablicy, bo tablice były, no zresztą chyba też takie, na tej tablicy była postawiona gwiazda. I ta dziewczynka, która była przy tablicy, jakieś tam robiła zadanie, podskoczyła, zerwała tą gwiazdę i zaczęła deptać. Cisza się zrobiła w klasie straszliwa. Ta nauczycielka nie straciła zimnej krwi, podeszła do niej, wzięła tą gwiazdę i mówi: jeśli chcesz, żeby twoje godło szanowali, musisz szanować cudze. Wzięła tak tą gwiazdę, wyczyściła i postawiła z boku. No, lekcja się skończyła. Nie wiem, czy na tej lekcji, czy na drugiej, bo to już weszło czterech NKWD-zistów, bo były cztery rzędy ławek, stanęli na końcu tych ławek i zaczęli przeglądać tornistry, bo przed wojną nieboteczek nosił się tornistry takie. I ja siedziałam w drugiej albo w trzeciej ławce gdzieś blisko i nigdy w życiu się tak nie bałam jak wtedy. To było coś takiego, że ten strach przyjmował mnie w ogóle cały mózg, głowę. I schwyciłam swoją teczkę i tak sobie pomyślałam, że nie pozwolę otworzyć swojej teczki, żeby mi mieli zabić. I w tej chwili taki rozdzierający krzyk. Nie,
pozwolę, nie pozwolę, a to koleżanka nie chciała dać im obejrzeć swojej teczki. Oni jednak otworzyli ten tornister i wyjęli Płomyka. Takie dziecinne czasopismo Płomyka. I skąd to masz? Ona krzyczała, nie powiem, nie powiem. I wtedy ta nauczycielka też powiedziała, proszę nie męczyć dziecka, ja jej to dałam. Nie wiem do tej pory, czy ona dała, czy nie. W każdym razie oni momentalnie wyszli. Lekcja się skończyła, przed drzwiami stało dwóch buddystów i tą nauczycielkę zabrali. Więcej żeśmy jej nie widziały. A ja się tak zdenerwowałam, że mnie rodzice więcej do szkoły nie puścili. Jakiegoś szoku dostałam, coś. Nawet nie wiem, jak wróciłam do tego domu. No i potem chodziłam też do jakiejś tam szkoły, bo szkoły bo był obowiązek, a potem już na komplet. W 1949 roku, właściwie koniec 1948 roku, to zaczęła się reforma harcerstwa, to wiecie. Tak. No. I młodzież zaczęła się burzyć, bo chciała należeć do harcerstwa normalnego, nie do OHP, bo tak. To organizacja harcerska. Wezwał nas nowy komendant, bo instruktorki harcerskie pozwalniali, oczywiście. Przyczyniła się do tego pani Wdowiakowa, która była dyrektorem gimnazjum numer 5 w Lublinie. No, wszystkie instruktorki stare, jak pani Magierska, Łopuszańska i tam wszystkie inne, oczywiście zwolnili. My miałyśmy taką swoją siedzibę nad Europą, a Lublinie z Lublina. W każdym razie było takie pomieszczenie i tam były zbiórki harcerskie i zuchowe i tam grupowaliśmy się. I oni to też stamtąd nas po prostu wrzucili. Ja żeby to w kolejności powiedzieć, nas wezwał z nieżyjącą koleżanką komendant. Bo myśmy miały prowadzić obóz harcerski, zresztą prowadził się ona, ja obozną, ona, jak to się nazywa? Komendantką? Komendantką, tak. Nie żyje już zresztą. I wezwał nas, ponieważ wchodziła nowa już zasada, nowe przyrzeczenie, że my owszem możemy prowadzić ten obóz, ale na innych zasadach, więc nie może być kapliczki, nie można mówić modlitwy, no i tak dalej. Przyrzeczenie zmienione, prawo zmienione. No dobrze. Aha, jeszcze nam zaproponowało, czy chcemy jechać na zlot młodzieży. No pewnie, dlaczego miałyśmy nie jechać na Węgry na zlot młodzieży. No dobrze. Tylko jeden warunek, żeby założyć czerwone chusty. No więc zrezygnowałyśmy i nie pojechałyśmy. No prowadziłyśmy ten obóz w Zwierzyńcu. No tak jak obóz, były zbiórki, no jak się obóz prowadzi. A była pani instruktorką harcerską? Nie, jeszcze wtedy nie byłam. Dopiero jak wróciłam, to znam na tą drużynową poprówę. Z tą granatową poprówę. Podkładką. Tak. Ale nie, dlatego że ja pojechałam na wakacje do swojej przyjaciółki z Wilna, do Międzychodu. Do harcerstwa jeszcze nie należałam. I jej mama nie miała co z nami zrobić, wysłała nas na obóz harcerski. Komendantką była jakaś bardzo mądra komendantka, starsza od nas dużo. Przypuszczam, że ona pracowała w czasie okupacji, bo zaraz po tym obozie została aresztowana. Obóz był prowadzony bardzo dobrze. Byliśmy w środku lasu, dosłownie w środku lasu. Także jak ja miałam wartę samą, bałam się. No ale wszystko to byłam na zasadzie nie harcerki. I
było przyrzeczenie, ja przyrzeczenia nie składałam. Zresztą wtedy, żeby składać przyrzeczenie, to trzeba było się zasłużyć, to nie tak, że każdy mógł zdawać. No więc wróciłam do Lubna i wtedy zapisałam się do harcerstwa. I to był 47 rok chyba. I już w czasie wakacji pojechałam na ten obóz i prowadziłam ten obóz razem z tą koleżanką, z Zwierzyńcu. I muszę powiedzieć, że nie wiem jak jest u was, ale w naszej szkole Urszulanek całe grono pedagogiczne starało się harcerstwu pomóc. Miałyśmy swoje... ja jestem stara, po tej chorobie brak mi słów. Harcówkę. I tam było prenumerowane na tropie, tam jeszcze inne, kamienie na szaniec. No w każdym razie to wszystko robiła nam dyrekcja. Mało tego, jak myśmy przygotowały się do ogniska, to nam pomagało grono nauczycielskie. I wtedy pierwszy raz słyszałam Bogu Rodzice i nauczył nas Pan Tobys od śpiewu śpiewać tego, jeszcze tam innych pieśni. Pieśni, wiersze były odpowiednie, więc jak myśmy pojechały do tego zwierzyńca i to było na ziemiach tryskanych, ten zwierzyniec na południu, nie ten na w Lubelszczyźnie, to ludzie nie chcieli w ogóle nas puścić, no bo jedno wielkie takie patriotyczne spotkanie, także to ognisko powtarzałyśmy kilka razy, no i tak ludność tak do nas zaraz się inaczej zaczęła odnosić, bo to byli przeważnie repartianci, bo to ziemi ileż tam tego, to już wtedy były kłopoty w harcerstwie. Pani, no to się byłam. Byłam. Kiedy pani była więźniem i... To znaczy, po tym obozie... I dlaczego właśnie? No więc po tym obozie, o którym mówiłam, że postawili nam takie warunki, więc myśmy oczywiście to zlekceważyły i była i kapliczka, i orzeł, bo wtedy... Czy taki prawdziwy polski harcerski obóz, patriotyczny, tak, można nas... powiedzieć. Tak, tak. No i potem, że tak powiem, po tym obozie wezwali mnie na krótką, to było najgorsze, tam między innymi Humer przyjmował w UB w Lublinie. No i tam nas postraszyli. Nie tylko mnie, ta komendantka, o której mówię, to siedziała 2 tygodnie. Mnie wypuścili szybciej. No i tam, nie wiem, 10 czy 11 koleżanek też no, zatrzymali, można powiedzieć, zatrzymali. I wtedy mnie powiedzieli jasno, że nie zdam matury na pewno i nie dostanę się na żadne wyższe uczelnie. No i puścili. No więc ja przyszłam do szkoły, wszyscy oczywiście w szkole widzieli, że byłam zatrzymana, obchodzili się ze mną jak ze śmierdzącym jajkiem. Na przykład polonistka pyta się, Jadziu, ty możesz odpowiadać na mowę. No i oczywiście z maturą miałam problemy, bo akurat w komisji, bo Urszulankom odebrali prawa. W pierwszej szkole w Lublinie odebrali prawa państwowe, czyli zdawałyśmy z 11 przedmiotów. Potem odebrali kanoniczką, bo jeszcze utrzymały się tam w Gdańsku, gdzie siedziły Urszulanki, ale u nas nie. No więc komisja była z innych nauczycieli, nie nasi nauczyciele, co uczyli nas, ekonominowali, tylko obcy. I w tej komisji był akurat mój wujek, o którym oni nie wiedzieli, bo miał inne nazwisko. No i on mówił, że właśnie były naciski, że ja maturę nie zdała. Ale jakoś tam przebrnęłam, tą maturę zdałam. I wiedziałam, że w Lublinie nie zostanę przyjęta na żadną uczelnię. To znaczy, tylko był wtedy MCS. Więc pojechałam do Gdańska i komisja zawołała mnie, powiedziała, że zabierała papiery, że skończyłam Urszulanki, a jak chcę, to mogę iść na kulę. Także po prostu, no i poszłam na kulę. W międzyczasie już zlikwidowali harcerstwo i zaczęły powstawać organizacje niepodległościowe. I jak ja zobaczyłam
podręcznik do historii Jefimowa, no to bardzo chętnie przystąpiłam do tak zwanych trójek. To była jedyna żeńska organizacja niepodległościowa z samych dziewcząt, bo były różne, ale byli chłopcy i dziewczynki. My byłyśmy same. Ona polegała na tym, że na wzór okupacji pierwsza była trójka, każda z tej trójki miała swoją trójkę i każda z kolei z tej trójki miała następną, żeby no jakąś tam konspirację zachować. No tak dwa lata żeśmy pracowały, aż nas ktoś tam, właściwie już wiemy kto, zwinęli wszystkie. No i dostałam się wtedy na Chopina. Mhm. Ale jak jeszcze zaczęłam się pytać o trójkach, na czym polegała pani praca w tych trójkach? Czym się pani zajmowała? Nauką historii, literatury. Ja miałam taką grupę chłopców z budowlanki, którzy nic nie wiedzieli, to były takie ciemne masy, więc przygotowałam ich do matury z tych przedmiotów. Jak zaczęłam pracować, to byłam kolporterem i rozprowadzałam książki. A oprócz tego to jeszcze byłyśmy związane z taką instruktorką, panią Basią Koterwa, właśnie teraz książka Moni wyjść, która nas, no różne rzeczy tam robiłyśmy, więc raz, że nauczyłyśmy się oprawiać książki, żeby one się tak bardzo nie niszczyły, jak ja włożyłam kamienie na szaniec swoje gdzieś tam na wsi, to ona przyszła w strzępach. Tak ludzie wtedy czytali w odróżnieniu do tego. Więc nauczyłyśmy się oprawiać tę książkę, oprawialiśmy i też wysyłaliśmy na wieś. No, opracowałyśmy, to już cała grupa, tylko ja, historię historów lubelskich, które no do niedawna wisiały. To chyba było 7. A zapytam, jak często pani się spotykała z tymi uczniami budowlanki? Raz w codziennie, raz na jakiś tydzień, nie pamięta pani? Pamiętam, wtedy kiedy oni nie mogli sobie tam dać rady, co dzwonili, bo jeden z nich to był brat mojej koleżanki. Aha, a gdzie się pani z nimi spotykała? O, pani w domu, nie, u nich. Pani się uczyli, oni się uczyli do matury. Oprócz tego to miał i wtedy powiedzieli, że jakiś tam temat trzeba im przygotować, więc szanowni i starałam się im pomóc. Oprócz tego miałam takiego chłopca z 6 czy 7 klasy, czy z 5, którego też uczyłam tych zasad harcerskich wszystkiego, więc ciągle coś robił się, nie było tak, że się siedziało. Ciągle coś się robiło w grupie. W tej grupie dużo inspirowało tych prac pani Barbara Koterwas. Pierwszy chyba w kraju zrobiliśmy wystawę o Powstaniu Warszawskim. Oczywiście ona nie umywa się do tego, tylko jakieś tam plansze były coś na 1 maja przy stacji. Dużo młodzieży tam zwiedzało. Aha, i tak wystawa normalnie była wystawiona przy stacji? Nie. No właśnie. W latach Polski Ludowej to były tak zwane świetlice młodzieżowe. Każde osiedle, każde miało świetlice, bo oni tam uświadamiali ludzi, tam były różne rzeczy. Więc w ramach tego uświadamiania to myśmy urządzali różne wystawy. Pierwsza to była przeciwalkoholowa, potem była to Powstania Warszawskiego, Lublin, miasto historyczne. No i tam nie pamiętam jakie. I bardzo trudno było dostać pozwolenie na to. No właśnie. Bardzo trudno. Ale ta właśnie pani, o której mówię, to też karcerka, ona była tak sprytna, że w głowie się nie mieści. Kiedyś wracałyśmy, nie wiem skąd, i na rogu siedziała taka kwiaciarka, sprzedawała takie, byli jakieś fiołki. No, ona kupiła te, bo to inicjatorką była ona, kupiła te fiołki, idziemy. I poszliśmy do tej pani, która była, jak to się nazywa, ten co to daje pozwolenia.
Do pani, która dawała pozwolenie na otwarcie wystawy, tak? Nie, na wszystko w Lublinie. Aha. Na, no tak mi właśnie, brak mi teraz słów. No może sobie przypomnę. W każdym razie poszliśmy do niej, ona mówi, oj, tak miło, zebrałyśmy te kwiatki. No tego, że no, ona wzruszona, że właśnie o niej pamiętałyśmy, że kwiatki zebrałyśmy i dała nam na drugi dzień pozwolenie. Dała nam pozwolenie i tak. I tak, taki kontakt się nawiązał, że ona dużo rzeczy nam ułatwiała. Mm-hmm. Bo tak myślała, że my tak ją kochamy. Takim podstępem. A to była taka przewrotna miłość, można powiedzieć. W ogóle nie bardzo. No właśnie, dlatego. Tak. No co za ja jeszcze mówiłam. Więc ciągle, w tym okresie ciągle coś robiłyśmy. Ale jeśli chodzi o te trójki, za które siedziałam, znaczy siedziałyśmy, bo to wtedy 8 osób nas aresztowały, koleżanki. One podostawały wyroki, a ja nie. 2 nas nie dostało. Ja tylko siedziałam 5 miesięcy. Gdzie pani siedziała? Na Chopina. To też tutaj w Lublinie. W Lublinie, Urząd Bezpieczeństwa. A potem na zamku 3 tygodnie. I ja wiedziałam, że nie można dać się zastraszyć, dlatego że mój ojciec był tam przez NKWD pytany, potem jeszcze tam, no słowem, ja przeżyłam okupację pod okupacją rosyjską. Mhm. I te moje koleżanki niepotrzebnie różne rzeczy gadały, a ja do niczego się nie przyznawałam, żywe oczy kłamałam i mnie wypuścili. A jeszcze miała taki miejsce incydent, że mnie Wołkow, to był naczelnik Urzędu Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, wezwał mnie na badania. I te badania to wyglądały no nieprzyjemnie, bo to raz, że w nocy, na przykład o 10 wypuścili, o 12, potem nad ranem, to było męczące. Poza tym było męczące to, że w celu obok siedział taki, też harcerz, on już nie żyje, Garbaty. Potem się dowiedziałam i jego brali tam do łazienki i go tak torturowali, że myśmy tego nie mogli wytrzymać. Na przykład leli mu na ten garb wodę tam po troszeczku. Kazali mu leżeć, bo on się do niczego nie przyznawał. A był też, znaczy, jako trójka harcerska, ale ten, który zakładał tą trójkę, był prowokatorem. Mhm. I on się do niczego nie przyznał, i jego tak mordowali. Więc to było bardzo, bardzo nieprzyjemne. Z kobietami, znaczy z nami się łagodniej zachowali, ale znów te warunki sanitarne dla nas były okropne. Natomiast nad mężczyznami tam się znęcali, kazali kilka razy się meldować, tam ich wyzywali. No. A jak często pani była przesłuchiwana, pamięta pani? No, jak często było przesłuchania? Codziennie? Nie. Kilka razy dziennie? Nie, nie, to tak co kilka dni, po 2 razy nad ranem już. Jak człowiek zasnął, to oni dopiero wtedy budzili i na przesłuchanie. I na przesłuchanie. Tak. Jeden pracownik Urzędu Bezpieczeństwa panią przesłuchiwał kilku? Nie, to siadło 6 i tak się przyglądają. W ogóle to tak wyglądało, że siedział ten funkcjonariusz i kazali siedzieć. No, człowiek siedział jak ten baran, bo coraz to się zmieniali. Przychodził jeden, kto to, kto to? A to wiesz, to ta, co jej matka pracowała w dyrekcji kolejowej. No, znów drugie, kto to? Tak robili szczeka takiego wariata. Jak zdenerwowali, to dopiero wtedy było badanie. I 5 razy życiorys, no takie różne rzeczy. Mhm. Także to nie były przyjemne te, ale ja byłam przygotowana na to, bo to tak jak mówię, mój ojciec był badany, moja, nie ta siostra, moja inna siostra. No w ogóle czasy były okropne, na przykład moja siostra, mieszkaliśmy na Lubartowskiej, a ona pracowała na Nortowicza, to znaczy odległość, no, 15 minut drogi. Mhm. Z pracy nie przychodzi, ona w aptece pracowała, bo farmację studiowała. No nie ma. Tymczasem podchodzi 2 panów, pani pozwoli z nami do urzędu i tam na badania. Więc ja byłam troszkę z tym otrzaskana. To jest raz. Poza tym
przy drugim aresztowaniu była moja ciocia, a moja ciocia była bardzo odważną kobietą. I jak on zaczął tam się rzucać, to moja ciocia walnęła pięścią w stół i mówi: hola, pan mleko ma pod nosem, jak pan się zachowuje wobec mnie? I oni ucichli. Ucichli. A jak wychodzili, to powiedziała do mnie: uważaj, co podpisujesz, się niczego nie bój, bo jesteś w swoim kraju, nic nie zrobiłaś, a niech mówi ciebie nie ci szubrawcy, ci szubrawcy, mówi, nie namówią do niczego. Ja byłam troszeczkę odporniona, bo moje koleżanki, które były aresztowane, to przeważnie były same w domu. A jeszcze to było bardzo śmieszne, bo ja wiem, był donos od mojej koleżanki, z którą myśmy się uczyli historii i w ogóle uczyliśmy się, a ona zakochała się w ubowcu i on od niej różne rzeczy tam wyciągał. I między innymi o Piłsudskim, bo on się zapytał, a gdzie jest Piłsudski? A moja ciocia mówi, niech pan szuka. A wtedy przed wojną były takie żelazne łóżka jeszcze. I on zajrzał pod to łóżko, a nad tym łóżkiem wisiał właśnie o ten Piłsudski, ten autentyczny. Więc to po prostu nas straszyło. Za tego Piłsudskiego została pani aresztowana? Czy... Nie. To był przypadek, to jest Piłsudski, mego ojca z regionów. Aha. Nie, tylko mówię, że jacy oni byli ciemni, że oni nie widzieli, że Piłsudski już nie żyje, tylko szukali Piłsudskiego, o to chodzi. W tym sensie. Mówię w tym sensie, tak, jakie to było, jaki to był prymityw. Tak, ciemny naród, można powiedzieć. Ci ubowcy. Ciemni ubowcy byli. Tak, no więc oni jak te protokoły pisali, to takie błędy robili nie z tej ziemi. Więc koleżanki tam powiedział, że nie podpiszą protokołu z błędami, to niech pani poprawi. No tam różne rzeczy się działy. Ale te badania to były nieprzyjemne. A na czym te badania polegały? No właśnie w kółko trzeba było mówić życiorys. Mm-hmm. I oni tak starali się, no... Zdenerwować człowieka? Denerwować, tak mówię, jak się siedziało tutaj, całe stado przychodziło i pytało się, kto to taki? A ten mówił, matka jej pracowała. Pracowała, pan rozumie? Że tak, nie. Gdzieś... I wtedy zaraz tutaj... Co się stało, że już nie pracuje? Co się stało, że... A żon, a co, siostra, to ona wiesz, chorowała. A moja siostra chorowała na płuca. I ciągle była obawa, że ona tego nie przetrzyma, bo miała odmrowioną i w ogóle. Więc czyli oni to, dużo by wiedzieli tak naprawdę. Oni wszystko wiedzieli, bo ona uczyła angielskiego w Mińsku Mazowieckim. To tam już też oni tam ją... Przesłuchiwali pewnie? Nie. Badali. Kiedyś uczeń jej, pani profesor, proszę ze mną pójść do parku. Czemu do parku? A ja bardzo proszę. I mówi, przyszliśmy tutaj do parku, bo chciałem pani powiedzieć, że panią się interesują. Policjant, jej uczeń. Także stąd wiem, że się jej interesowali. Na przykład w nocy przychodzili o pierwszej, żeby tam coś tłumaczyła. No takie różne, no nie wiem, niech pan coś pyta, bo ja nie wiem, co ja już. I nie pan, Kamil i Mariusz. Dobrze, Kamil, tak, słusznie. My to troszkę za młodzi na panów chyba na pewno. Nie wiem, zależy dla kogo. No właśnie, pani na pewno, mielibyśmy być pani wnukami pewnie. No, mój wnuczek ma 30 lat. No, to my nawet jeszcze 30. A prawnuczek będzie miał 10. No, także my gdzieś w tym przedziale pomiędzy. No tak. Co tam dalej, panie Mariuszu? W tym roku ten... Było wtedy to więzienie, nie? Tak, tam na Chopina. Kiedy tam pani na Chopina, zaraz. Na krótkiej byłam przed maturą. A to byłam na drugim roku studiów. No to policzcie sobie. W 50 roku, w 52. W listopadzie 52 roku zostałam aresztowana, a na 1 kwietnia zostałam wypuszczona.
Aresztowana pani została w domu, czy gdzieś na ulicy? W domu. Nie, w domu. W obecności rodziców, czy z tą ciotką? Właśnie mówię, że miał ten incydent z ciocią, że ona i to, aha, to była ciocia w domu i rodzice też byli w domu, czy nie? Nie, ja rodziców nie miałam, bo moje to zginął w czasie okupacji, ja mam już jeszcze pracowała, bo ona lubi pracować, tylko ciocia wcześniej przyszła z pracy, aha, bo to była sobota. Aha, i pani mieszkała generalnie z mamą i z ciocią, tak? Tak, nie, mieszkałam z mamą, z ciocią, z siostrą i zajmowałyśmy mniejszy pokój od tego, bo wtedy przecież była, no nie było nowych osiedli. Mhm. Wszyscy się gnieździli w dużym pokoju, to czasem mieszkały dwie rodziny. A my tutaj w Lublinie znalazłyśmy się, bo mój wujek i właśnie jego żona mhm. mieszkali w Lublinie, bo on był zawiadowcą stacji, tam po różnych stacjach Kraśnika, to akurat w Lublinie. I nas to tak zapotrzebowała, czyli napisała do Wilna, że da nam mieszkanie i utrzymanie. Mhm. I na tej podstawie tylko cztery rodziny przyjechały do Lublina, bo resztę to nasz transport z Wilna w październiku, jechaliśmy 3 tygodnie z Wilna przez Kowno, Litwę, Toruń naokoło do Lublina i zatrzymaliśmy się w Giżycku. I tam nasz transport cały no, mógł sobie mieszkanie szukać. Wchodziło się do pustych domów. Niesamowite wrażenie, bo pootwierane były, nawet czasem były talerze z niezjedzonym czymś. Więc, ale myśmy właśnie przyjechali do Lublina dzięki temu, że miałyśmy to zapotrzebowanie. A jeszcze tak dla informacji, to pociąg jechał bardzo szybko, te wagony mało się nie rozwaliły, dlatego że maszynista wiedział, że wojsko rosyjskie zatrzymuje i też nas zatrzymali, bolszewicy. Wchodzili do wagonów, do których chcieli i zabierali co chcieli. No i dopiero potem puszczali pociąg dalej. Czyli pani, tak powiedzmy, była 2 razy aresztowana, tak? Tak. 2 razy. A jak odbywał się jakiś proces, bo miała pani jakiś tak, stan, był, tak? Nie, ja nie, bo ja zostałam wypuszczona na skutek tej... bo zaczęłam, że mnie zaczął badać Wołkow. Tak. I ja zaczęłam się tam awanturować. Dlatego, że on mnie bardzo zdenerwował, bo mówił o mamusi, że nie żyje. I o siostrze, ja się o siostrę bardzo martwiłam. I on tak patrzył i wreszcie mi tak... A ja się zorientowałam, że ja sobie za dużo pozwalam. I on wtedy mówi do mnie, a wrzeszcz sobie, wrzeszcz. I tak my zrobimy z tobą, co trzeba. No i wypuścił mnie i na drugi, czy za 2 dni, przeniesie mnie na zamek. No to na zamku to już był raj. Bo było okno. Ja siedziałam naprzeciwko kaplicy, tej celi już nie ma. No i w ogóle widać było, co się je. Akurat dali nam kaszę jęczmienną, to mi tak smakowało, że do tej pory lubię kaszę jęczmienną, bo tam to były takie polewki paskudne, głodne byłyśmy strasznie. Głodne byłyśmy, zawszone. Jakie to jest straszne, jak czekaj. Ja byłam w takiej szarej sukience i ona miała takie szwy. Mhm. I tam było tych szwów. Boże, kochany. I tak tylko człowiek, jak wszedł na śledztwo, to widział, że to jest pogryzione, że jest pogryzione. Także jak wróciłam do domu, to od razu się ją spaliło, bo to w ogóle... Nic nie było. Do ręki trzeba. Na Chopina była to pani w celi jednoosobowej, kilkuosobowej? Nie, trzy osoby. Zresztą, znała pani te osoby, czy nie? Z którymi znałam, znałam i to tak było właśnie cudownie, że ojca tej, która przyszła siedzieć ze mną, znałam dobrze z Wilna. Także myśmy się znały ze słyszenia, bo ojciec zawsze, jak to ojciec mówił, że ma najcudniejszą córkę, więc właśnie to była ona. Ona kamieniczki kończyła. Ja uczulanki, ona kamieniczki. I jeszcze była taka Krysia, ona... Krysia, potem Genia Bartnicka.
to ona należała do winu, 7 lat dostała. I nam było bardzo dobrze ze sobą. Tak zgraliśmy się ze sobą i śpiewaliśmy, i opowiadaliśmy. Nie mogę powiedzieć, że było mi źle. Bo towarzystwo było cudowne. No tylko tyle, że głodny był. Boże, jakie to głodne. Posiłek był jeden dzień, nie wiem. Więcej. Dawali taki chleb, pół kilo chleba. Na wszystkie trzy, czy na jedną? Nie, na jedną. Ale tam nie było tego pół kilograma. Tam było o takie okromeczki, dwie, że ta jedna właśnie z koleżanek zostawała. Nie pozwolić się raz zjeść, tylko na kolację. I jakaś zupa. Zupa to było coś śmierdzącego. Także jak dostaliśmy się na zamek i dali nam tą kaszę, to ja nie wiem, to jak delicję. Ta cela miała okna, nie miała okien? Nie, nie, to było w piwnicy. W piwnicy myśmy siedziały w przedostatniej celi. Jeszcze światło było, czy po ciemku? Nie, i taka żaróweczka. No, w każdym razie wszy człowiek nie znalazł. Mm-hmm. Bo tak było ciemno. I na czym panie spały? Były jakieś łóżka, koce? Prycze, prycze. Były prycze, tak? Prycze, nie było żadnych koców, prycze. No takim, no tak jak tu jest tarczą, tylko że bez tego oparcia. Mm-hmm. I to były deski, na tych deskach się spało. Aha. Ale ciepło było, bo to była piwnica, to nie marzło. Mm-hmm. A cela była duża, jakiej wielkości? No tak jak czwarta część tego pokoju. Aha. Znaczy, jakieś... trzy kroki to już trzeba było wracać. Aha. Tak chodziliśmy na kobiet długa... z kością. Aha, długa na trzy kroki, tak? Nie no więcej. To była kwadratowa, no tak jak od tych drzwi, o tak, o tak. Tu była prycza i tutaj można było troszkę pochodzić. To była taka pojętrowa prycza? Nie, czy jedna? Nie, o tak, deski zbite i na tych, tak jak I wszystkie na tej jednej prycze jeszcze spały? Tak, trzy, czasem cztery, bo to zależy, trzeba. W każdym razie miała jakąś funkcję i było ustalone zebranie i on nie przyszedł. Czy dzisiaj pani żałuje tego, co pani robiła, tego, czego się pani podjęła? Jak mogę żałować? Cała przyjemność po mojej stronie, że właśnie byłam w kursie sprawy. Zresztą zawsze tak, czy należałam, czy nie należałam, to i w strajkach brałam udział, wtedy jak Mikołajczyk przyjechał. I cały czas brałam udział w życiu młodzieży, społeczeństwa. Mhm. Nie wyobrażam sobie inaczej. A na przykład, czy kiedykolwiek przez tą pani działalność, przez te aresztowania, relacja pani i pani mamy jakoś się pogorszyła? Czy pani mama była przeciwna, czy pani popierała w tym wszystkim, co pani robiła? Nie, popierała, dlatego że moja mama była bardzo dobrym człowiekiem, a ciocia to też działała z przerwy w tym, no, w Sokole. Mhm. Mój ojciec przecież w Sokole działał i potem był przecież w Legionach, cały czas był piłsudczykiem, brał udział. No, zresztą byłam w 1935 roku, jak Piłsudski umarł, widziałam go w trumnie. O. I to jest wielka strata, bo ja miałam, spałam kopiec, ja miałam małą taczkę, siostra większą, a mój tatuś dużą, jak dla mężczyzn. Mm-hmm. I dostaliśmy takie pamiątkowe łopatki, żeśmy sypali. Kopiec. I mnie łowcy zabrali, mnie dużo rzeczy poginęło w czasie rewizji. Mm-hmm. I to jest nieodżałowana dla mnie strata. No niestety. Więc tak po prostu byłam wychowana, tak było wychowane. Pani rodzice byli patriotami, no, pani również tak, jest patriotką. Tak, to po prostu trudno, żeby było inaczej. Na przykład jak wyglądało wychowanie. Kiedyś mój ojciec obiecał nam, że nam kupi lodów. Ale nie takich na patyku, tylko w restauracji takiego rutkowskiego bili. No i szliśmy właśnie po te lody. To był chyba 1939 rok, bo zbierali na samolot. I mój tatuś tak skierował rozmowę, żebyśmy zrezygnowały z tych lodów i te pieniądze dały na budowę samolotu. I myśmy tak zrobili. Ja swoje...
No ale potem miał wyrzuty sumienia. Ja słyszałam, jak mówił do mamy, słuchaj, kupu tych lodów, mam wyrzuty sumienia. Że... Więc no tak było cały czas, że u nas jak był 11 listopada, to nikt nie zostawał w domu, każdy